Witam wszystkich w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pytanie, które pojawiło się na Facebooku kilka razy odnośnie sytuacji, jaka teraz ma miejsce w Wielkiej Brytanii, czyli sytuacji związanej z podwyżkami, sytuacji związanej z firmami, które teraz bardzo często dają bonusy przy zatrudnieniu i dodatkowe bonusy po, powiedzmy, 6 miesiącach zatrudnienia, żeby zachęcić kierowcę do pracy dla nich. Jest to nic innego jak próby po prostu zdobycia kierowcy. Ale żeby odwołać się do tego tematu, czyli żeby odpowiedzieć na to pytanie, muszę też poruszyć kilka innych tematów związanych z tymi podwyżkami. Czyli nie jest to dla mnie taka prosta odpowiedź, jakby się wydawało, bo pytanie na Facebooku czy w komentarzach pod filmami brzmi, żebym się do tego odniósł, więc postaram się właśnie odnieść do tej całej sytuacji, jaka teraz ma miejsce. Na dzień dzisiejszy statystycznie w Wielkiej Brytanii jest powiedziane, że brakuje 100 tysięcy kierowców. Przed pandemią, przed wirusem brakowało 60 tysięcy kierowców w Wielkiej Brytanii. Co tutaj nazywają shortage, czyli po prostu brakiem kierowców. No ale skąd się ten brak wziął? Skąd nagle z 60 tysięcy kierowców przed pandemią, przed tym całym wirusem, przed tą całą aferą zrobiło się 100 tysięcy? Oczywiście dużo czynników ma na to wpływ i ja wyróżnię kilka według mnie najważniejszych. Oczywiście będzie ich dużo, dużo więcej, ale no nie sądzę, żeby ktoś oglądał ten film przez 2 godziny, więc postaram się przejść do rzeczy. Po pierwsze, oczywiście, tak wiem, jest to temat, którym ja też już jestem zmęczony i podejrzewam większość z Was również, no ale bez niego się nie uniknie. Jest to sam COVID, czyli pandemia, lockdowny i wszystkie restrykcje, jakie miały miejsce teraz, ostatnimi czasy. Także to jest pierwsza rzecz, która miała na to wpływ. Przez te właśnie restrykcje, przez lockdowny, przez całe zamieszanie oczywiste jest to, że odbiło się to nie tylko zresztą na transporcie, ale no wszędzie, na całym rynku pracy, na całym świecie. Oprócz tego w Wielkiej Brytanii w tym samym momencie był też tak naprawdę Brexit, więc te dwie rzeczy zazębiły się z sobą, co sprawiło, że skupmy się może tylko na transporcie, że ten transport ucierpiał jeszcze bardziej. Dlaczego przez Brexit ucierpiał? Dlatego, że no, to jest nic innego jak po prostu utrudnienie kierowcom spoza wyspy przyjeżdżania tutaj, przylatywania i podjęcia pracy. Punktacje, wizy, nawet settlement scheme, czyli status osiedleńca, to już były te początkowe problemy, czyli po prostu ludzie odkładali na ostatnią chwilę te statusy osiedleńca po to, żeby potem w ostatniej chwili za tym biegać, bo musieli sobie taki status wyrobić i zdecydowana duża część ludzi nie wyrobiło sobie tego statusu na czas, no i były później związane z tym różnego rodzaju problemy i panika i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o ten cały Brexit, no to wiadome jest to, że papierologia, zmiany i tak dalej, do czego wszystko musi się dostosować, spowodowało dużo opóźnień, nie tylko w transporcie, no ale wszędzie, na granicach. Sami wiecie, jak były sytuacje, gdzie nawet kierowcy byli po prostu utupieni, nie mogli w ogóle tutaj nawet przejechać przez granicę. No ale pomijając ten fakt, bo na tym nie chcę się za bardzo rozgadywać, jest jeszcze coś takakiego w Wielkiej Brytanii jak IR35. Dla tych, co nie wiedzą, co to jest IR35, jest to nic innego jak LTD, czyli Limited Company, co oznacza po prostu pracę na swoim, dla siebie, jako firma sama w sobie. LTD można było po prostu jakby podpinać pod zatrudnienie, czyli dla uproszczenia, pracowałeś dla firmy, która płaciła Twojej firmie po to, żeby Twoja firma mogła zapłacić Tobie. No i z czym to jest związane? Związane jest to oczywiście z sytuacją podatkową, czyli z różnymi rodzaju
rodzajami rozszat, tak? Wiadomo, że pracując dla siebie można sobie odliczyć w koszta bardzo dużo rzeczy, można podpiąć nawet pokój w swoim domu jako swoje biuro, można różnego rodzaju po prostu podatkowe kwestie uniknąć, delikatnie mówiąc. I bardzo dużo ludzi po prostu wykorzystywało to, jak to zresztą w życiu bywa, tak? Jeżeli można coś użyć, wykorzystać, to tak właśnie jest. Ale tak jest do czasu, kiedy po prostu rząd, w tym przypadku w Wielkiej Brytanii HMRC, tym się nie zainteresuje. No i musiało kiedyś, po prostu musiał kiedyś przyjść czas na to, żeby HMRC, czyli tutejszy po prostu urząd podatkowy, się tym zainteresował. Co się stało, jak się tym zainteresował? No po prostu doszli do wniosku, że ludzie wykorzystują to i że nie każdy kierowca może prowadzić taką działalność, że po prostu nie wyjęło się to spod kontroli. No i ukrócili to wszystko, prawda? Po prostu, jakby to powiedzieć, w skrócie i bardzo prostymi słowami. Jeżeli wszyscy płacą podatki, to płać też ty. Takie właśnie było założenie HMRC i właśnie za to się wzięli. A skoro za to się wzięli, LTD przestało się opłacać i przestało się to opłacać pracodawcom, którzy zatrudniali kierowców LTD, więc co się z tym wiąże? Zaczęli płacić mniej. A jak zaczęli płacić mniej, kierowcy wycofywali się z LTD, prawda? Takie jest przynajmniej moje zdanie. Dlatego też no nie każdy niestety kierowca spełniał te kryteria, a potem no niestety, zdziwienie, że tak to wszystko wygląda, ale już od samego początku tak naprawdę nie jeden kierowca nie był świadomy, że nawet na tym LTD nie powinien pracować. No ale skoro była luka, ci kumaci ją wykorzystali. Następną rzeczą, według mnie, jaka oczywiście zaatakowała ten tutaj transport, czyli ten cały shortage w Wielkiej Brytanii, to oczywiście warunki pracy i płaca. Wszyscy wiemy, że w transporcie już nie ma nie wiadomo jakich pieniędzy i że nie są to już te czasy, gdzie po prostu kierowca ciężarówki to był jak rycerz w świetlistej zbroi, o czym prawdopodobnie każdy kierowca z tych dawniejszych czasów ma takie wrażenie, że stajemy się coraz bardziej numerkami i takimi pionkami na szachownicy. I ja rozmawiam z mnóstwem kierowców tamtej, że tak powiem, epoki i oni w większości przypadkach mają takie samo zdanie. Oczywiście są kierowcy, którzy wciąż uwielbiają swój zawód i nie narzekają, ale każdy kierowca, przynajmniej tutaj w Wielkiej Brytanii, jeżeli przyjdzie mu porównywać lata wstecz do tych lat, co są teraz, to po prostu to jest bez porównania, zarówno finansowo, jak i po prostu nie ma tego jakby respektu, który był kiedyś w transporcie. No dzisiaj niestety on zanika. Kierowca jest nietraktowany na tym poziomie, co był traktowany kiedyś. Oprócz tego jest technologia, są nawigacje, praca nie jest już aż tak wymagająca, jak była kiedyś i nie trzeba jeździć po atlasie, a niektórzy kierowcy nawet nie wiedzą, jak go czytać, dlatego też wymagania, żeby jeździć, są stosunkowo mniejsze i dużo łatwiej jest się dostać do transportu, prawda? Teraz każdy może zdać sobie prawo jazdy, kupić nawigację i po prostu wrzucony na głęboką wodę, byleby nie rozwalić ciężarówki i jakoś to później leci, prawda? No kiedyś, przynajmniej z tego, co ja rozmawiam z kierowcami, tak łatwo nie było, prawda? Były skrzynie biegów manualne na porządku dziennym, były niesynchronizowane skrzynie biegów i ten sprzęt był po prostu inny, bardziej wymagający, a przede wszystkim nie był też taki komfortowy, prawda? Teraz to wszystko to jest komfort i technologia i wszystko jest po prostu łatwiejsze. Jeżeli chodzi o warunki zatrudnienia, pracy i samych pieniędzy, no to tak jak mówię, pieniądze są stosunkowo małe, jeżeli chodzi o ten zawód i wyrzeczenia z nim związane. Średnia wieku w Wielkiej Brytanii kierowcy to 55 lat, także jest to wręcz liczba przerażająca. Młodzi kierowcy nie chcą przychodzić do transportu, oczywiście statystycznie, bo znajdą się tacy, co chcą, ale statystycznie jest to na nie, dlatego że, no powiedzmy sobie wprost, który 20-latek przyjdzie do pracy jako kierowca, gdzie po pierwsze ogranicza go ubezpieczenie i dużo różnych kwestii związanych z samym zatrudnieniem, które nie opłacają się pracodawcy, do 25 roku życia zazwyczaj, chociaż są już coraz częściej spotykane firmy, które są już tak zdesperowane,
przekonane, że mimo wszystko zatrudnią naprawdę młodszego kierowcę, ale liczą się po prostu z konsekwencjami tego. I ja nie mówię, że młodszy kierowca musi być gorszy niż ten starszy, ale no tutaj jest takie założenie w Wielkiej Brytanii, że im młodszy kierowca, tym większe ryzyko wypadku, bo jest mniej odpowiedzialny i tak dalej, co oczywiście statystycznie ma sens, ale no nie do końca tak jest, bo nie jeden młody jakiś tam facet jest dużo mądrzejszy niż dużo starszy. Także to wszystko w zależności od tego, jakim jesteś człowiekiem, no ale niestety statystycznie wszystko jest pokazane, że no mimo wszystko ci młodsi kierowcy mają wypadki częściej, stąd też ubezpieczenie jest droższe i większe ryzyko po prostu uszkodzenia sprzętu i takiemu pracodawcy jest ciężej takiego kierowcę utrzymać, prawda? Oprócz tego młody kierowca, dlaczego miałby rezygnować ze swojego życia towarzyskiego, prawda? No wciąż jest młody, no powiedzmy sobie wprost, co to jest 20 lat? To jest okres, gdzie chodzi się na imprezy, gania za dziewczynami, jeszcze nie wie się do końca, co w życiu chce się robić i tak dalej. No mało jest takich młodych ludzi, którzy chcą ten czas zmarnować na siedzenie w kabinie i spanie w ciężarówce, prawda? No takie są realia. Natomiast praca lokalna nie do końca się już tak opłaca i można te pieniądze zarobić gdziekolwiek indziej, prawda? Jeżeli weźmiesz pod uwagę to, że jako kierowca pracujesz 15 godzin, to owszem, zarobisz więcej niż na magazynie, ale czy pracujecie, ewentualnie te osoby, co pracują na magazynach, czy pracujecie po 15 godzin, po 13 godzin? No, ja przerobiłem bardzo dużo magazynów i nie zdarzyło mi się nigdy pracować więcej niż 12, dlatego też moje zarobki były mniejsze, więc nie mylmy pojęć zarobków kierowcy, że są większe niż na magazynach, czy w sklepach, czy gdziekolwiek indziej. One wcale nie są jako tako większe, one po prostu wiążą się z większym poświęceniem, więcej czasu spędzonym w tej pracy, tak? Jeżeli ja robię 15 godzin poniedziałek, wtorek, no to zarobię o te, powiedzmy, 6 godzin więcej niż nawet z nadgodzinami w magazynie robiąc 12, gdzie normalny kontrakt, powiedzmy, jest na 8 czy tam 9 godzin, prawda? Także stąd te różnice, jeżeli chodzi o pieniądze. Aczkolwiek dużo ludzi wybiera transport, dlatego że transport daje im możliwość pracy dłużej, czego nie ma na przykład w sklepach spożywczych czy w magazynach, no bo mało jest pracodawców, którzy pozwolą ci pracować dłużej niż te, powiedzmy, 8 czy 10 godzin, więc automatycznie nie dają ci możliwości zarobienia więcej poprzez po prostu dłuższe spędzenie więcej czasu w pracy. Następna rzecz, jaka według mnie miała bardzo duży wpływ na brak tych kierowców, no bo przypominam, 100 tysięcy kierowców na dzień dzisiejszy, przynajmniej statystycznie, Wielka Brytania ogłosiła, że brakuje, żeby ten transport był na poziomie, na takim, na jakim oni chcą, żeby był, to jest choćby strajk DVLA. Co to jest DVLA? DVLA to jest Drivers and Vehicle Licensing Agency, czyli to jest organ, który zajmuje się wszystkimi licencjami, transportem i ogólnie, w skrócie mówiąc, jeżeli chcesz zostać kierowcą i idziesz na swoje badania, to papiery wysyłasz właśnie do DVLA. No ale co się stało w tym DVLA? Jeżeli, jak wybuchła pandemia, to z DVLA oczywiście, biorąc pod uwagę, że w samej Walii jest 6 tysięcy pracowników właśnie w DVLA, no to nie mogli sobie poradzić z tymi wszystkimi restrykcjami, social distancem i tak dalej, więc wszystko przeszło na stronę internetową, przepraszam, wszystko przeszło na stronę internetową, co było nowe, jak i dla systemu, żeby to wszystko pogodzić, no i też wzięły się z tego opóźnienia. Poza tym nie hulało to tak, jak oni zakładali, że będzie hulać i zrobiło się czterokrotne nawet opóźnienie, jeżeli chodzi o czekanie na swoje licencje czy jakieś odświeżenia i tak dalej. Potem w tą całą pandemię wyszły przedłużenia papierów i to wszystko to był jeden wielki amok, więc to się tak zbierało i zbierało, aż w końcu te opóźnienia sprawiły, że nawet jak byłeś nowym kierowcą, zrobiłeś sobie badania, wysłałeś do DVLA swój list, to przez te opóźnienia ty byłeś pozbawiony nawet szansy zostania tym kierowcą w tamtym czasie, więc automatycznie ty nawet nie wyjechałeś na drogę, więc to wszystko stanęło. A przecież transport
musi hulać, prawda? Także no ci kierowcy po prostu czekali i czekali i czekali i większość z nich się nawet nie doczekała. Pieniądze niektórzy, którzy zainwestowali w licencję prawa jazdy i tak dalej, to były być może ostatnie też pieniądze, bo dużo ludzi też takich jest. I co za tym idzie? No musieli się podjąć pracy jakiejś tam innej, czy tam powiedzmy tymczasowej i w zależności od tego, czy udało się kontrolować sytuację finansową, to albo znowu powrócili do transportu, albo już zostało tak, jak zostało, czyli po prostu wrócili gdzieś tam na magazyn, czy gdziekolwiek tam, nie zahaczyli się w jakiejkolwiek innej pracy, prawda? Więc automatycznie to też miało wpływ na to i dalej ma, że tych kierowców nie ma. Następną rzeczą, jaką przychodzi mi na myśl, jest to, że do DVLA przychodzi około 60 tysięcy listów dziennie, słuchajcie. 60 tysięcy listów dziennie. Weźmy pod uwagę, że duży procent z tych listów to są właśnie aplikacje kierowców, no to w przypadku 10-tygodniowych opóźnień to jest nie do ogarnięcia, prawda? Przecież to jest jedna wielka kupa listów nieprzepatrzonych przez ten właśnie organ, tak? Więc te opóźnienia były jeszcze większe. Dodajmy do tego zamknięte ośrodki szkolenia kierowców, więc automatycznie nie napływało też nowych kierowców, no bo nikt nie mógł zdawać egzaminów, prawda? No bo nie można było usiąść w jednej ciężarówce z instruktorem, szkoły się zamykały tymczasowo i tak to właśnie nasilało się cały czas. Następną rzeczą, to oczywiście, już pomijam te najważniejsze kwestie, to są same warunki zatrudnienia. Same choćby to, że tak jak na przykład ja, dla przykładu, ja nie śpię na truckstopach, jest dużo ludzi, którym to nie odpowiada. Ja śpię na laybajach, mi to nie przeszkadza, ja sobie załatwię prysznic i swoje potrzeby podczas dnia. Ale nie jeden kierowca sobie pomyśli, z jakiej racji ja mam to robić za takie pieniądze, tak? Nie jeden kierowca sobie pomyśli, że truckstop mu się po prostu należy. I dla niego to jest podstawa, żeby zatrzymać się codziennie wieczorem na truckstopie, wziąć prysznic i zjeść ciepły posiłek, bo nie każdy będzie sobie gotował w ciężarówce. Niektórzy ludzie są wygodni i chcieliby sobie zjeść normalnie, tak jak to być powinno. Na truckstopie, korzystając ze swego vouchera, czyli z kodu promocyjnego za to, że się na tym truckstopie śpi i kupując sobie normalny ciepły posiłek, a potem iść normalnie jak człowiek się wykąpać i do spania. Ale prysznice brudne, nieutrzymane, więc dużo kierowców rezygnuje z wykąpania się w ogóle pod takim prysznicem, bo czasami po prostu aż strach się bać tam wchodzić, żeby nie dostać jakiejś choroby czy Bóg wie czego. No i tak to się po prostu wszystko później nasila i kumuluje do tego, że ludziom się ten zawód po prostu nie podoba albo odechciewa im się go w ogóle wykonywać, prawda? Brak czegoś takiego jak rest area, czyli po prostu miejsc, gdzie można się zaparkować jak na laybaju, gdzie te prysznice czy to je będą. Następną rzeczą, jaka mi przychodzi do głowy, może być też sam fakt tego, ile zarabiamy. Nie ma podwyżek. Minimalna krajowa goni już tak naprawdę stawkę kierowców w Wielkiej Brytanii, dlatego po co się w tym brudzić? Niektórzy ludzie myślą sobie, że nie będą za takie pieniądze pracować i koniec. Wolą sobie zrobić uprawnienia na jakiś wózek, szufle czy cokolwiek, iść do pracy na normalne godziny, wrócić do domu, do rodziny i nie przejmować się tym całym amokiem związanym z transportem, prawda? Po co komu to potrzebne za kilka stówek? Niektórych po prostu stać na to, żeby tych kilku stówek nie zarobić, więc po co pchać się w transport? I tak dalej, i tak dalej. Także tych powodów jest bardzo dużo. Ale na zakończenie tego filmu chciałbym powiedzieć jeszcze, skąd się biorą te wszystkie bonusy. Tak jak mówiłem wcześniej, bierze się to z niczego innego jak z aktu desperackiego, żeby zachęcić kierowców do mimo wszystko przyjścia i pracowania. I owszem, jest to jakiegoś swego rodzaju rozwiązanie. Ale z czym się wiąże taki bonus? Zazwyczaj taki bonus wiąże się z tym, że przychodzisz do firmy pracować, podpisujesz kontrakt i już na wstępie dostajesz tak zwany sign-in bonus, czyli bonus za to, że podpisałeś kontrakt i zdecydowałeś pracować się dla danego pracodawcy. Oprócz tego dostaniesz jeszcze dodatkowe 600 bądź też nawet więcej w przedziałach tam powiedzmy co 3 miesiące. Zazwyczaj wygląda to tak, że dostajesz bonus przy zatrudnieniu, potem po 3 miesiącach dostajesz następny bonus i jak przepracujesz 6 miesięcy, dostajesz następny, no i to cała ta pula to jest ten twój bonus powiedzmy 1500 funtów czy tam wzwyż. Ale z czym to się wiąże? Nikt nie mówi o tym, że pewnego rodzaju warunki trzeba spełniać, żeby ten bonus osiągnąć. Czyli owszem, przyjdziesz i się zatrudnisz i dostaniesz bonus.
gdzieś tam małym druczkiem często jest napisane, że jeżeli zwolnisz się w te 6 miesięcy, to ci ten bonus odbiorą. Oprócz tego, po 3 miesiącach dostaniesz bonus, jak wypracujesz pewnego rodzaju targety, prawda? Czyli ich założone jakieś tam, powiedzmy, ileś tam ładunków w tygodniu, czy w miesiącu, czy tam ogólnie w przedziale 6 miesięcy, czy tam spalanie paliwa i tak dalej, czy jak będziesz robił takie czy inne rzeczy. Ten bonus nie jest za darmo, ten bonus jest związany z jakimiś wymaganiami i zazwyczaj te wymagania pokrywają się z zarobkami, które byś dostał tak czy tak, gdybyś ty pracował te dodatkowe godziny, które musisz spełnić, żeby ten bonus wypracować. I to jest taki, według mnie, chwyt marketingowy w większości przypadków, aczkolwiek być może są firmy, które faktycznie dadzą zarobić, w co wątpię, że dadzą zarobić za darmo tylko dlatego, że przyjdziesz. Nie ma nic za darmo, słuchajcie, nie ma czegoś takiego, że przyjdziesz i my ci damy. Nie, ty przyjdziesz, a jak już przyjdziesz, to my ci dopiero powiemy, na jakiej zasadzie my ci będziemy dawać. A to jest bardzo duża różnica, także owszem, jeżeli chodzi o podwyżki, to podwyżki są, ale według mnie te podwyżki już dawno powinny być w tym transporcie, już dawno powinny być. I gdyby oni na czas dali te podwyżki, być może tyle ludzi by nie odchodziło. A dlaczego odchodzą? Właśnie z powodów tych bonusów. Choćby nawet dlatego, że wyobraźcie sobie sytuację taką jak ja teraz. Pracuję sobie dla tej firmy już jakiś czas i nagle Tesco reklamuje się, że jak do nich przyjdę, to dostanę na starcie 600 funtów bonusu plus tam powiedzmy 1000 funtów w przeciągu 6 miesięcy. No mi się to opłaca, prawda? No w 6 miesięcy nie dość, że dostanę wypłatę, to dodatkowo dostanę 1600 funtów bonusu czy tam 1500 funtów bonusu. No mógłbyś sobie pomyśleć, że w pół roku to jest fajny deal, bo po 6 miesiącach zawsze możesz zmienić pracę i iść do następnej firmy, która oferuje taki bonus i dostać następne 1500 funtów w 6 miesięcy, tak? Tak byś mógł pomyśleć, ale właśnie dlatego, że ludzie tak myślą, wychodzą z tej firmy, to jest tak jak ja bym teraz odszedł właśnie dla tego bonusu i wtedy rotacja kierowców jest większa. Co za tym idzie? Statystycznie wygląda to na to, że ci kierowcy odchodzą częściej niż przychodzą, więc statystyki też zakłamują, bo kierowcy są, tylko nie potrafią tym kierowcom dogodzić, a dlatego, że nie potrafią tym kierowcom dogodzić, to jest wielka rotacja w wielkich firmach, w większości firmach po prostu kierowca przychodzi i odchodzi. No słuchajcie, każdy ma swoje wymagania, każdy ma swoje jakieś tam oczekiwania i pracodawcę naprawdę ciężko jest takiego kierowcę zadowolić, zwłaszcza w większych firmach, gdzie ceny ładunków są też konkurencyjne i nieraz pracodawca nawet nie jest w stanie zejść już niżej z ceny, w sensie zapłacić kierowcy więcej, niekoniecznie podnosząc ceny ładunków, a podnosząc ceny ładunków można potracić kontrakty i cała inna masa różnego rodzaju rzeczy związanych właśnie z tą przeszłością, która niszczyła ten transport, która cały czas go niszczy, czyli wyścigi o ładunek, wyścigi o ceny, która firma więcej ładunków zrobi, która firma ma więcej ciężarówek, nie trzymania się tych cen takich fair i tak to się potem kończy. Także takie jest moje zdanie, jeżeli chodzi o całą tą sytuację z zarobkami, takie jest moje zdanie, jeżeli chodzi o brak kierowców i jeszcze raz podkreślę, według mnie to nie jest brak kierowców, według mnie to jest po prostu zawód, którego ludzie mają po prostu dość, coraz więcej kierowców odchodzi, znajduje sobie lepsze prace, jest mnóstwo kierowców, którzy mają wykształcenie, którzy są naprawdę mądrymi ludźmi, którzy są nawet po studiach i nie muszą siedzieć w ciężarówce, a już na pewno nie za takie pieniądze, także słuchajcie, tak to wygląda, taka jest moja opinia, chciałem być z wami szczery, mam nadzieję, że wam się to podobało, jeżeli tak, jeżeli odpowiedziałem na to pytanie, to się cieszę, zostawcie łapkę w górę, a jeżeli jesteś nowy na tym kanale, to oczywiście zachęcam cię do subskrypcji i do zobaczenia już w następnych filmach. Trzymajcie się, na razie.